Paweł od dawien dawna bronił się przed stwierdzeniem, że każdy kiedyś skończy na patrolu. I po ilu latach? Po 6 latach przeznaczenie mnie dopadło. Stałem się patrolowcem i byłym Toyotowcem, na szczęście. To jest patrol Y60, 94 rok. Krótka wersja z niskim dachem, czyli taka, która mi się najbardziej podoba. Długi jest dla mnie, no za długi trochę. Krótkim też można pojechać na wyprawę, szczególnie w dwie osoby. Więcej jeździć raczej nie planuję. Także krótki jak najbardziej mi wystarcza. Skąd pomysł na patrola? To były długie, długie wieczory dyskusji i myśli takich, czy kupić tego patrola, czy kupić coś innego. I z tych naszych wszystkich wyliczeń wyszło, że jednak to jest najlepsza z opcji. Z silnikiem BMW oczywiście. Jeżeli już będzie miał ten silnik BMW, to będzie najlepszą możliwą opcją, jeśli chodzi o auto terenowe. Będzie najbardziej uniwersalny, bo będzie można nim pojechać do sklepu, będzie można nim pojechać na wyprawę, będzie można nim szybko pojechać w trasę. Oprócz tego niedużo będzie palił z tym silnikiem i jest tak naprawdę dosyć bezawaryjny. Patryk przejechał 50 tysięcy kilometrów już z tym silnikiem, więc ja to widziałem, ja też nim jeździłem. Czemu miałbym tego nie zrobić? No tu jeszcze jest poczciwe 2.8, czyli całe 116 czy 115 koni. Ile newtonometrów ma, to nie wiem, ale na pewno za mało. 230. 230. No to ani moc, ani newtonometry nie są stworzone do tego samochodu, dlatego plany są na oczywiście BMW. Ja już kupiłem ten samochód z myślą o tym, że będę miał BMW, ponieważ miałem okazję pojeździć patrolami z silnikiem BMW. No i to wtedy jest zupełnie inny samochód, dlatego tak naprawdę patrol był kupiony z myślą o tym, że dostanie w pewnym momencie BMW. Ten silnik jest teraz w dobrym stanie, ma tak naprawdę, prawdopodobnie to jest prawdziwy przebieg, 218 tysięcy kilometrów. Jest w dobrej kondycji, także myślę, że jeszcze nim w tym roku, może do końca nawet roku pojeżdżę, odłożę na BMW, a potem no to już sami wiecie. Normalnie zawieszenie jest plus 2 cale, są to sprężyny Lowelsa i amortyzatorki Amady. Koła 33 cale na 12,5, na felgach 15, na 8 cali szerokie. No, generalnie chciałbym mieć 35, a z tym się wiąże to, że muszę mieć też większy lift zawieszenia. Dlatego docelowo chciałbym mieć, nie wiem, ze 3 cale tego liftu plus wycięte nadkola i 35-calowe MTK-i. Myślę, że to będzie taki złoty środek dla tego auta, kiedy będzie już miał silnik z BMW. Fajne jest też to, że tak naprawdę kupiłem już auto kompletne. Mogę w niego wsiąść i pojechać gdzie tylko chcę, bo jest w pełni wyposażony. Ma lift zawieszenia, ma terenowe opony, ma zderzaki stalowe z przodu, z tyłu, ma wyciągarkę, ma bagażnik, ma progi. Ma wszystko, co jest potrzebne do szczęścia i do jazdy w terenie. O jego zakupie przeważył też fakt, że jest no w bardzo dobrej kondycji i, co bardzo ważne, ma klimatyzację. Ona co prawda nie wyszedł co prawda z nią z fabryki, bo została dołożona, ale jest to oryginalna nissanowska klima i działa, i chłodzi, także jest super. Nie ma co prawda grzanych foteli, ale za to jest welurowa tapicerka, bo to ogólnie jest taki bardzo bogaty pakiet wyposażenia już jak na patrola i to wszystko jest w bardzo dobrej kondycji. Widać, że nie jest zniszczone, że ktoś o to dbał, dlatego cieszę się, że to wnętrze jest takie ładne i że wszystko działa i te wskaźniczki się ruszają i diff-lock działa i jest klima. To jest takie super, jak wszystko działa. Damy radę? Ty, a od kiedy się sprawdza wodę po przejechaniu? No raz przejechaliśmy, ale wróćmy na kołach, co? Nie ma innej drogi. Damy radę, no. Raz przejechał, to i drugi raz przejedzie. A jak nie, to będzie słabo.
właśnie będziemy przejeżdżać przez tą kałużę. Nagrywamy ją z drona, bo nikt nie może zostać po drugiej stronie, nie ma innej drogi. Dlatego nagrywamy to wszystko longiem, to jest taka czarna skrzynka. Paweł, jak będzie? Dobrze będzie, co to jest patrol, nie? Dwuja, nie? Dwuja na reduktorze, no. Jest reduktor, jest dwuja, jest diflog. Chłopaki, obiecuję wam to ładnie nagrać, ale nie obiecuję, że nie będę krzyczeć. Nie, krzycz, będzie dobrze. Dzisiaj dawaj trochę. Dzisiaj dawaj. Dzisiaj dawaj trochę. Dzisiaj dawaj. Wow! Udało się. Mieliśmy pojechać na plażę, na piasek, lajtowo. Ani do plaży nie dojedziemy, ani nie było lajtowo, panie Patryku. Dobrze, że nie myłem auta przed wyjazdem na plażę. Nie, źle, fajnie. Dobry test jak na początek. Tutaj na drzwiach dobrze widać, dokąd była przed chwilą woda. O! Dotąd. I trzeba przyznać, że patrol trzyma się kupy, bo uszczelki wody do środka nie wpuściły. Także szczelny jest skurczybyk. Tak naprawdę to auto kupiliśmy strasznie spontanicznie, bo to była decyzja podjęta w ciągu jednego dnia. W niedzielę zaczęliśmy ogłoszenie, w poniedziałek go kupiliśmy. Także ja byłem tak trochę sceptycznie nastawiony, nie byłem napalony na to auto, ale w tym momencie bardzo się cieszę, że go kupiliśmy, bo jest świetny i mam nadzieję, że będzie służył. Także do zobaczenia w terenie.